Tak się zastanawiam, kto by mógł być kolejny. Nie wiem, najlepiej tak jak ostatnio ktoś mnie spytał, a w Cage'u mnie spytali, czy z Mariuszem Budzianowskim bym wyszedł, to bym, o, to by była ciekawa walka, ale nie to, że jakby ja wyzywam tak jak ci większość co MMA mnie wyzywa, o, to dajcie mi go, bo się, wiesz, wiedzą, że to tak jak mój trener Marek Chrobak mówi często, że z Cassiusze, z Don Cassio to się opłaca nawet przegrać, bo i tak czek życia dostajesz, to tak oni, Atencjusze, jebane, a ja Mariusza nie wyzywam, tylko tak jakby... No, o, tu chyba tak... Po prostu go znasz i masz do niego jakiś taki szacunek, chciałbyś tak. się z nim zmierzyć, nie? To pierwszy raz chyba bym, tak jak zawsze jestem przed każdą walką pewny, że wychodzę, rozwalam, to tu pierwszy raz bym, no to jest, wiesz, najsilniejszy człowiek świata jednak, nie? Nie patrzeć, ja pamiętam, jak ja go oglądałem, jak mały byłem, jak oglądałem go, jak zdobywał te mistrzostwa świata. No i tu z najsilniejszym człowiekiem świata w boksie, to chętnie bym się sprawdził bez żadnych limitów wagowych, nic bym nie narzucał, żeby on schudł czy coś. To by było jakby wyzwanie dla mnie i pierwszy raz bym chyba czuł taką mega presję przed rywalem, bo tak to przed normalnym pałką w ogóle nie czuję.